kalendarza wydarzeń kulturalnych spadła jedna z najbarwniejszych imprez o 20-letniej tradycji. Jeszcze rok temu na deskach sceny Suwalskiego Ośrodka Kultury w konkursowe szranki stanęło niemal 20 grup teatralnych z kilku europejskich krajów. W tym roku zbyt mała ilość chętnych sprawiła, że dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury odwołał Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2023. Z nadesłanego do redakcji komunikatu wynika, że impreza nie została zupełnie przekreślona, bo Ignacy Ołów kończy swój komunikat słowami "do zobaczenia za rok", a zdanie wcześniej życzy potencjalnym uczestnikom udanych poszukiwań inspiracji oraz pomysłów na interesujące przedsięwzięcia sceniczne. Wigraszek po raz pierwszy jako ogólnopolski festiwal amatorskich teatrów dzieci i młodzieży zaistniał w suwalskim kalendarzu wydarzeń w 1994 roku. W 2001 stał się imprezą o charakterze międzynarodowym.